Faworytem spotkania są bełchatowianie, ale trzeba pamiętać, że częstochowski zespół w dużej mierze złożony jest z byłych lub wypożyczonych graczy z PGE Skry. Między innymi Miłosz Hebda, Dawid Murek, Kacper Piechocki, Marcin Janusz i Michał Bąkiewicz. Dwaj ostatni w czwartek nie wystąpią, bo są kontuzjowani. Ci z Państwa, którzy pojawią się w hali sportowej Częstochowa, mogą liczyć na niespodzianki. Organizatorzy spotkania przygotowali dla kibiców obu drużyn wiele atrakcji. Między innymi wręczą im poświęcone na Jasnej Górze opłatki świąteczne. Transmisję z meczu będziecie mogli Państwo obejrzeć za pośrednictwem sieci Dolsat na kanale Polsat Sport.